Już witam serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest doktor habilitowany Andrzej Dragan. Gdybyś powiedział kilka słów o sobie, co robisz, czym się zajmujesz? Pracuję fizycznie, to znaczy jestem fizykiem. Zajmuję się łączeniem teorii względności z teorią kwantową, czyli takimi dosyć abstrakcyjnymi rzeczami. Oprócz tego jestem fotografem i kręcę filmy. I pomyślałem też o Twoich doświadczeniach zawodowych. One mogą być ciekawym podstawą i fundamentem do wskazania obszarów, które możemy zaszczepiać i przynosić do rodzicielstwa. I bardzo bym prosił Ciebie o wskazanie takich punktów, które Tobie do głowy przychodzą. Znaczy w mojej pracy jakby podstawą jest unikanie autorytetów. Generalnie nauka to jest taka wiara w ignorancję ekspertów. Czyli taka ciągła podejrzliwość, nikt nie ma racji, każdy może się mylić. I to pokazuje generalnie doświadczenie, że nawet fizycy, najmądrzejsi ludzie na świecie nawet się mylą nieustannie. No i chyba zależy mi na tym, żeby moje dziecko było hodowane, mówiąc brzydko, w takiej konwencji, że w zasadzie nie jest tak, że rodzice to są nieomylne istoty, które wiedzą wszystko, tylko dziecko może mieć rację, rodzice się mogą mylić i należy poddawać pod wątpliwość wszystko, co można poddawać pod wątpliwość i unikać właśnie wytwarzania sztucznych autorytetów. To jest bardzo ciekawy wątek, bo rzeczywiście mam wrażenie, że w wielu relacjach rodzicielskich rodzic mówi, że tak ma być i trochę nakazuje dzieciom. No to jest ostateczność. Znaczy, jak każdy rodzic jest w którymś momencie zmęczony, już nie ma siły i wtedy trzeba tupnąć nogą, nawet trzeba. No, już nie mamy siły po prostu, ale to jest coś, czego staram się unikać. Generalnie raczej jak chcę o czymś dziecku powiedzieć, to nie mówię mu jak jest, tylko jeżeli dziecko jest innego zdania, to mu podaję kontrprzykład. I ono samo musi rozstrzygnąć, w co wierzy, co uważa za właściwe, co nie, co uważa za niewłaściwe. Czyli generalnie to jest taka gimnastyka i staram się prowadzić tą naukę, no bo jakby oddziaływanie z dzieckiem to jest taka ciągła nauka. Nie na zasadzie mówienia dziecku jak jest, tylko pokazywania mu, dlaczego jest tak, jak uważam, że jest, albo dlaczego jest inaczej niż się dziecku wydaje. Czyli pobudzanie takiego kreatywnego myślenia? Pobudzanie krytyczności, coś, co się najczęściej zabija w szkole, bo nauczyciele bardzo nie lubią podważania ich autorytetu, podczas gdy moja praca polega na podważaniu autorytetów, więc nie zazdroszczę przyszłym nauczycielom tego biednego dziecka. Natomiast dobrze jest, jeśli człowiek wie możliwie dobrze, na czym stoi, a nie jest tak, że jego życie jest oparte na jakichś takich dogmatach. A dogmaty są takie zakazy myślenia, więc dobrze, żeby takich zakazów myślenia było jak najmniej. I ta droga, o której ty mówisz, ona też pozwala takiemu młodemu człowiekowi rozumieć tak naprawdę tą swoją rzeczywistość, albo sobie też ją wyobrażać jakby szerzej, tak? Ja się zajmuję fizyką, czyli generalnie próbą zrozumienia rzeczywistości, która jest bardzo dziwna i zaskakująca. Jest bardzo ciekawa i nie mam pojęcia, czy moje dziecko będzie fizykiem, czy kimkolwiek innym, mam zamiaru pchać go w jakąkolwiek stronę. To, co mogę zrobić, to mogłem pokazać to, co uważam za ciekawe, a czy on uzna, że to go interesuje, to dobrze, jak nie, to wygląda coś innego. Natomiast ważne jest dla mnie to, żeby był krytyczny, żeby nie poddawał się presji autorytetów. Bardzo ważny obszar, także bardzo dziękuję za wskazanie, bo myślę, że to kwestionowanie ważne, żeby jakby wdrożyć u siebie w rodzinie i ja mam nadzieję, że... Nie wiem, czy ważne. To znaczy ludzie wychowują swoje dzieci na różne sposoby. Nie sądzę, że jest jeden dobry, a drugi jest niedobry. To są wartości, które ja uważam za ważne, ale nie jest tak, że sądzę, że to są wartości uniwersalne, które należy wszystkim zaszczepiać. Sądzę, że nie. Ludzie często używają autorytetów jako takiego dobrego sposobu na edukację. Ja jestem innego zdania, ale nie sądzę, żeby to był jakiś jedyny niepodważalny sposób. Tak, bo takiej jednej uniwersalnej drogi nie ma, bo każda osoba czy każda relacja w rodzinie jest inną relacją. Ja myślę o tym, co powiedziałeś w kontekście tego, że pozwolenie sobie na kwestionowanie zawsze otwiera dialog merytoryczny. Oczywiście jeśli tutaj się nie pojawią jakieś negatywne emocje i w tym kontekście uważam, że to jest bardzo ważne, żeby pozwolić sobie jako rodzicowi na zakwestionowanie tego, co mówimy, bo to też uruchamia u rodzica pewne myślenie. No i w moim zawodzie generalnie ważne jest, żeby jak coś się mówi, to żeby to nie była głupota. A jeżeli się mówi głupota albo się czegoś nie wie, to trzeba to powiedzieć. Więc ja
swoim studentom często odpowiadam na większość pytań, że nie wiem, albo że to jest coś, czego nikt nie wie, a nauka to jest niewielki zbiór odpowiedzi na pytania, na które potrafimy w tym momencie odpowiedzieć. I to samo z dzieckiem. Nie mam żadnego oporu, żeby powiedzieć swojemu dziecku, że czegoś nie wiem, albo że możemy wspólnie sprawdzić i się sami wtedy się obaj dowiemy. No. W ten sposób też to jest gimnastyka dla umysłu, co jest też dla dziecka bardzo ważne, nie tylko dla dziecka, dla wszystkich. Tak, i wskazałeś też takie ciekawe rozwiązanie, bo jeśli my czegoś nie wiemy, to nie jest to jakby wstydem, żeby się przyznać, ale też rozwiązać to w ten sposób, że możemy to wspólnie sprawdzić. I to też pokazujemy dziecku, że jakby wspólną drogę przechodzimy, żeby poznać pewną materię czy obszar, o której wcześniej jakby nie mieliśmy wiedzy. Także bardzo ciekawe obszary, które wskazałeś i dziękuję Tobie serdecznie za tą rozmowę. Mam nadzieję i wierzę, że słuchacze te wskazówki wykorzystają i wzniosą swoje relacje na wyższy poziom. A dzisiaj serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę i do zobaczenia.